Cześć, witajcie. Wiosną 2020 cieplutko zaczyna się robić. Słuchajcie, chcę się z Wami dzisiaj podzielić taką informacją, takim tematem. Wtrysk Common Raila, jaki byśmy nie mieli, sprawdzenie jego pracy na sucho, czyli sprawdzenie jego sprawności cewki, bo czasem samo sprawdzenie miernikiem nie daje nam do końca odpowiedzi. Nim do tego dojdę, słuchajcie, chcę zaprosić wszystkich nowych, którzy jeszcze nie znają mojego kanału, do zasubskrybowania. Przekonacie się, że czasem to nie boli, a sprawdza się. Tym bardziej, że kto subskrybuje mój kanał, zawsze może liczyć na jakąś pomoc. Coś tam informację, którą znam, którą mogę powiedzmy gdzieś tam podpowiedzieć, bo czasem jakieś problemy ludzie różne mają. No i dobra, przechodzimy do rzeczy. Więc słuchajcie, rzecz jest jaka. Każdy wtrysk, jest to wtrysk Common Raila, tutaj mamy akurat dwa rodzaje, no i bardzo dobrze się składa. Mamy tutaj na przykład wtrysk Delphiego i mamy wtrysk Boscha. W tym, że różnica jest między wtryskami mechanicznie może taka, że jeden może być mniej bublowaty, drugi bardziej bublowaty, ale o tym dzisiaj nie rozmawiamy. Generalnie rzecz jest jaka, na przykład ten wtrysk jest stosowany w Euro 3, czyli w tych normach, które są Euro 3. Tu już mamy wtrysk, który pracował prawdopodobnie w Euro 4. No ale dobra. Mamy wtryskiwacz, który może nam głupieć, może świrować. Wiemy, że na przykład paliwo do wtrysku dochodzi, ale samochód nie pali na jeden, na przykład, czy na wszystkie, bo różne, wiadomo, kwestie mogą być. Przyjmujemy więc kwestię taką, że mamy instalację sprawną, mamy komputer sprawny, mamy sprawny układ zasilania paliwem, ale co z naszą cewką? Właśnie, to nie jest wtrysk, który jest sterowany tylko i wyłącznie ciśnieniem otwarcia, tak jak są wtryski jakiejś starszej generacji, które są otwierane tylko i wyłącznie za pośrednictwem ciśnienia. Tutaj potrzebny jest do wysterowania też impuls elektryczny. No i rzecz jest jaka. Mamy zamontowaną w każdym układzie, czy tutaj na przykład, tu mamy ceweczkę, co prawda ja tu mam kostkę z przewodami, będzie łatwiej, ale jest tutaj cewka, która się znajduje w środku, tu co prawda cewka jest na długości zamontowana długa, generalnie każda cewka działa na tej samej zasadzie, ma wytworzyć pole magnetyczne, które służy do otwarcia zaworka i wciśnięcia paliwa w gar. No dobrze, ale przechodzimy do tematu konkretnego, bo tak mówię, ale to słuchajcie, no to, że ja tak czasem nawijam, to tylko dlatego, że chcę naprowadzić sytuację, żeby wiadomo było, o co chodzi, a nie nagle gość z kosmosu zdjął temat. Zresztą myślę, że ci, co oglądają mój kanał, to wiedzą, że czasem muszę naprowadzić temat, nie? Nim dojdziemy do pomiarów, więc od razu Wam powiem rzecz taką. Czasem na przykład Wasz sterownik, komputer silnika, może wykryć taką informację i wyświetlić Wam błąd, na przykład błąd obwodu cewki, bądź zakłócenie obwodu cewki, więc wtedy musicie wiedzieć jedną rzecz. Może się okazać sytuacja tego typu, że problem może być niejednokrotnie niepowstający z cewki. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, tu są piny wykonane co prawda z jakiegoś metalu takiego, który jest pozłacany celowo, żeby ta rezystancja była mniejsza, przewodność lepsza, ale może się okazać rzecz taka, że na przykład któryś z tych pinów jest delikatnie rozgięty, bądź powiedzmy z temperatury, z użytkowania, z drżenia, czy powiedzmy z tego, że ktoś wpinał i wypinał wtryskiwacz, ona uległa rozgięciu. I później może być sytuacja taka, że ten pin akurat w tym momencie nie łączy. Wizualnie, jak my popatrzymy na taką kostkę, wydaje się nam, że jest wszystko ok, prawda? Tak jak w tym momencie ja Wam tu pokazuję kosteczkę. O, widać to, chodź tutaj. Widać to, kostka wygląda na całkowicie sprawną. Teoretycznie, ale może się równie dobrze okazać, że któryś ten pin w środku jest zielony, bo dostała się na przykład do niego woda, wilgoć, czy powiedzmy jest delikatnie rozgięty, bądź wygrzany. To jest kolejna kwestia taka, jeżeli nasz pin nie łączy, to po dłuższym czasie eksploatacji, jeżeli będzie mógł funkcjonować, jeszcze i funkcjonował, bo sterownik nie wykrył na nim błędu i sterował go, to może się okazać tak, że ta blaszka została wygrzana, czyli straciła właściwości przewodzenia. A panują tutaj, słuchajcie, naprawdę dosyć duże prądy, które płyną ze względu na to, że
Nie chodzi o napięcie, bo tutaj pracujemy i tak, słuchajcie, w obrębie. Mówię słuchajcie, słuchajcie, bo czasem ludzie tylko słuchają, a nie oglądają, więc dlatego z automatu już to mówię. Mimo, że to pracuje przy 12 V, to panują duże prądy ze względu na bardzo niską rezystancję tych cewek. No i dobra, wiemy, że piny nasze są sprawne, wiemy, że nasza instalacja jest sprawna, wizualnie oględziny zrobiliśmy i wszystko jest ok. Więc przechodzimy do jakiegoś takiego konkretnego pomiaru. Więc od razu mówię rzecz jaka. Nasza cewka ma bardzo niską rezystancję, jeśli chodzi o rezystancję tutaj cewki, ale rzecz jest jaka. Nigdy, ale to nigdy, pamiętajcie, nie może być sytuacja tego typu, że któryś z tych pinów ma przejście do masy. Na przykład błąd, jak dobrze pamiętam, P200, czy 0200, czy 200, no jakoś tak to było. To jest błąd, który mówi o zakłóceniu wtryskiwaczy, ale kiedy? Kiedy na przykład taki wtrysk, przykładowo wyciągamy pierwszy lepszy, wrzucimy do wanny, wykąpiemy go, ale nie wygonimy z niego wody, to jak ktoś już miał styczność z urządzeniem, które pracuje pod prądem w wodzie, to wie, że po pewnym czasie zaczyna się elektroliza, która najnormalniej w życiu powoduje zmniejszenie rezystancji tej wody i najnormalniej w życiu ta ciecz, która jest wewnątrz, zaczyna powoli przewodzić, czyli zaczyna robić zwarcie. Ale zwarcie nie robi cewce tu, między pierwszym a drugim pinem, czy drugim a pierwszym, jak to byśmy przyjęli, bo to kolejności nie ma, tylko między obudową a którymś z tych pinów na cewce. A ze względu na to, że to steruje nasz PWM, czyli nasz CPU, komputer, który jest, steruje wypełnieniem impulsów, on bardzo szybko wykryje, że względem masy jest coś nie tak, a względem masy nie może być nic. I to też tak, jeżeli byśmy chcieli zrobić pomiar takiej naszej cewki, która tutaj jest, to rzecz jest jaka. Ja w tym momencie mam tutaj na przykład przygotowany miernik przełączony na ciągłość. Bardzo często, gęsto jest tak, że ktoś używa miernika, ustawił sobie na ciągłość, na zwarcie, no i mówi tak, no chłopie, zwarcia ten wtrysk do masy nie ma, a mimo to wyrzuca P200. Oczywiście, że tak. A teraz ja wam powiem dlaczego. Dlatego, że rezystancja, jaka może powstać między cewką a obudową, może być na tyle duża, że wasz miernik najnormalniej w życiu, który po zwarciu mierzy w granicach powiedzmy 1 kilo, bo tak często mierniki mierzą, w granicach 1 kilo, nie wyłapie tego błędu tutaj, tego co się tam wytworzyło między cewką a tym, tylko co należy zrobić? Przełączyć miernik na chociażby, słuchajcie, chociażby 20 kilo, może być nawet i 200 kilo. Jak zobaczycie, nie wiem czy widać miernik. Coś tutaj podłożymy pod niego, żebyście to widzieli. O, tak jak teraz widzicie, nasz miernik jest ustawiony tutaj na 200 kg. Jeżeli ja jedną złapię sobie sondę do masy, tu mam złapaną, i drugą sprawdzam tu, to zobaczcie, nie mam żadnego przejścia. Jak dotykam tu, mam zwarcie, prawda? Bo trzymam drugą sondę na końcówce, więc jest najnormalniej w życiu zwarcie. Tutaj przy 200 kg nie mam nic. Nawet jeżeli weźmiemy na 2 mega, to zobaczcie, nie mamy żadnego przejścia. I tak też ma być w każdym przypadku każdej cewki. Jak zobaczycie dokładnie, moimi rękoma, gdzie w tym momencie trzymam, bo zobaczcie, mam dwie ręce. Nie wiem, czy te dwie ręce moje widać. Widać. Mam dwie sondy. Zobaczcie, mam dwie sondy. Ściskam dwie sondy prawą i lewą ręką. I jestem w stanie symbolicznie wycisnąć 90 ohmów. Nie, co ja mówię, 90 ohmów, zaraz. Byliśmy na 2 mega, przepraszam. Oj, zagalopowałbym się, nieźle, niezłe bym miał rezystancję, słuchajcie, jakbym wycisnął. Wyciskam z niego około 300 kilo. Więc jakieś 300 kilo, nawet schodzę poniżej, mamy około 100 kilo. Jestem w stanie taką rezystancję wytworzyć w zależności od wilgotności moich rąk. Jestem w stanie wytworzyć na samych sondach. Czyli jeżeli wilgoć będzie we wtrysku, w środku, to jednocześnie, jeżeli my mamy miernik ustawiony, tak jak ja w tym momencie, na 2 mega, to miernik nasz wyłapie jakąś tam rezystancję. W tym momencie to dotknąłem niepotrzebnie do masy. Widzicie, nie mamy nic. Czyli ten wtrysk jest dobry. Dobra, przechodzimy do pomiaru drugiego wtrysku.
W drugim wtrysku robimy dokładnie to samo. Łapiemy za jedną sąd, dotykamy do masy i tak jak widzicie, nie mamy nic. Jeżeli ja palcem dotknę miernika, zaczyna się wytwarzać jakaś rezystancja. I teraz już świadczy to o tym, że jeden i drugi wtrysk cewkę względem masy ma dobrą, ale przechodzimy do setna dalej. Żebyśmy mogli sprawdzić naszą ceweczkę dalej, to pamiętajcie, rzecz jest jaka. Cewki we wtryskach mają bardzo niską rezystancję. Żeby dokładnie wyłapać, musielibyśmy mieć bardzo dokładny miernik, który mierzy nam niską rezystancję na dole. Ale ogólnie rzecz biorąc, rzecz jest jaka. Przestawiamy miernik tak, jak już tutaj wcześniej na przykład był ustawiony, na naszą ciągłość. Czyli mamy naszą ciągłość. Jak ktoś ma... O, proszę bardzo. No i rzecz jest jaka. Robimy test na przykład naszego wtrysku Boscha. Zapinamy przewody i mamy 2 ohmy. Ale słuchajcie, 2 ohmy. 2 ohmy, 1 ohm. Czyli widzicie, to jest to prawie zwarcie. W tym, że żebyśmy mogli dokładnie pomiary zrobić cewki jakiejkolwiek, to pamiętajcie, musimy znać jej charakterystykę w określonej temperaturze. No i ma to tutaj bardzo duże znaczenie, może nie dla nas w tym momencie tu do pomiaru, ale ogólnie rzecz biorąc, jeżeli byśmy chcieli czepić się bardzo szczegółowo i stwierdzić dokładną rezystancję tej cewki, to pamiętajcie, określenie temperatury do pomiaru jest tutaj bardzo ważne. Książki często gęsto opisują temperaturę 25 stopni, więc my przyjmijmy, że mamy przedział 20 do 25 stopni. W tej temperaturze powinniśmy mierzyć, sprawdzać nasze cewki. A dlaczego w tej temperaturze? Dlatego, że metal się rozszerza, a tym bardziej miedź. Jak wiecie, że ten rozszerzenie się metalu będzie miało wpływ bardzo duży tutaj na kwestię rezystancji, ale nie mówimy tu o błędach takich, które mogą wyjść podczas pomiaru tego typu miernikiem, bo wiadomo, że taki miernik nam może tego nie wyłapać najnormalniej w życiu. Chyba, że ta rezystancja będzie delikatnie wyższa gdzieś tam na jakiejś cewce, to wtedy tak. Ale gdyby się ktoś chciał doczepić i zmierzyć bardzo dokładnie rezystancję cewki, to pamiętajcie, jedno, że wasz miernik musi to obsługiwać. Kolejna sprawa jest taka, jeżeli wasz miernik obsługuje i robicie jakikolwiek pomiar, to zróbcie sobie najpierw coś takiego jak pomiar błędu pomiarowego. Błąd pomiarowy, co to jest? Otóż to jest to, co miernik nasz pokazuje po zwarciu dwóch przewodów swoich. Czyli jeżeli ja zwieram dwie sondy, to błąd pomiarowy w moim mierniku to jest 1 ohm, jak widzicie. Nie pokazuje 0,0,0, czyli całkowite zwarcie, czyli już jednego ohma mamy niepotrzebnie naliczonego. To jest nasz błąd pomiarowy. Czyli ja wiem, że jeżeli ja rezystancję będę mierzył na przykład cewki, która ma 10 ohmów, musi mieć 10 ohmów w temperaturze na przykład tam powiedzmy 25 stopni. Czy już nie czepiamy się tej temperatury, nie? Bo i tak nie lecimy aż tak dokładnie, ale mamy określenie 10 ohmów, a cewka po zmierzeniu moim miernikiem wyjdzie 11 ohmów, to nie znaczy, że ona jest uszkodzona, dlatego że mój miernik doliczył już ten 1 ohm, doliczył sobie tego błędu pomiarowego. No ale dobra, robimy pomiary cewki, zobaczmy. Robimy ceweczkę naszą tutaj w tym wtrysku. Mamy 2, praktycznie rzecz biorąc 1. Czyli nasza cewka jest, można powiedzieć, dla nas, dla naszego pomiaru jest zwarta. Zobaczymy, co przełączymy, jak przełączymy miernik na 200 ohmów. Co nam pokaże? Pokaże nam bardziej dokładną wartość. Tak jak widzicie, nie przechodzimy na pomiar diod, tylko pomiar rezystancji. I w tym momencie tutaj mamy dokładnie 2... około 2,3-2,2 ohma, ale nasz błąd pomiarowy wynosi 1,9, czyli zobaczcie, nasza cewka, jak niską rezystancję ma sama. No i dobra, znamy już rezystancję naszej tej cewki, teraz przechodzimy do pomiaru ceweczki drugiej. Dokładnie taka sama rezystancja, troszeczkę nawet niższa, ale dobra. Cewki mamy sprawdzone, wiemy, że ta cewka nie przewodzi względem masy, a nasz wtryskiwacz dalej skubaniec nie działa. Dlaczego? Dlatego, że może się okazać, że na przykład nasza cewka jest zwarta, czyli nie dla pomiaru tutaj, to co my mierzymy jest zwarta, tylko zwarta jest względem gdzieś tam uzwojeń między jednym a drugim biegunem i sterownik to wyłapuje nasz, a gdyby nawet nasz miernik tego nie wyłapał ze względu na niską rezystancję, to wtryskiwacz nasz najnormalniej w życiu otwierał się nie będzie. No i teraz tak.
Mamy takie urządzenie, może już gdzieś tam kiedyś widzieliście u mnie, generatorek do wysterowania wszystkiego, praktycznie rzecz biorąc, jakiś tam cewek, żarówek, silników i tak dalej, co prawda po mojej bardzo dużej modernizacji, ale co robimy? Zapinamy takiekolwiek urządzenie, jakie byśmy nie mieli. Generalnie potrzebujemy jakiś regulator PWM, najlepiej jest generatorem, żeby wysterować od razu impulsy. No i tak, mamy nasz generatorek podpięty, no i pasowałoby sprawdzić, czy nasz zaworek się otwiera. I od razu teraz powiem tak. Urządzenie to, które leży tu na stole moje, pracuje przy 12 V. Wypełnienie jego na aktualną chwilę, jakbyśmy się czepili tutaj, mamy 0,9%. To jest wypełnienie tego impulsu. Jak widzimy na wyświetlaczu, jeżeli to widać w tym momencie, mamy tak, 0,9 milisekundy będzie impuls do wysterowania tej cewki i częstotliwość pracy będzie 10 Hz. Ale czasem ktoś może powiedzieć, no to ja taką cewkę będę podłączał do prądu na przykład do 12 V. Od razu Wam powiem, nie róbcie tego, dlatego że prąd pobierany przez taką cewkę, która ma w granicach tam powiedzmy poniżej 1 Ohma jest tak duży, że tą cewkę możecie sobie najnormalniej w życiu szybciej uszkodzić niż się wydaje. Dobra, robimy pomiar. Co by nie zatruwać czasu, włączamy nasz generatorek. I mamy jaką odpowiedź? Nasz wtryskiwacz stuka. Czyli wiemy bardzo dobrze, że ceweczka, która jest w środku i się znajduje, wciąga nasz zaworek czy sprężynkę, która jest wewnątrz, umożliwiając wtryskiwanie tego paliwa całemu wtryskowi, prawda? Zmniejszymy wypełnienie, co by nie tłukł się aż tak bardzo. On dalej stuka, tylko że mniej. Mamy 5 milisekund i cisza. Zwiększamy tylko częstotliwość. Bardziej to będzie dla Was słyszalne, jeżeli ustawimy czas na 0,7. I wiemy, że ten wtrysk po założeniu on pracował będzie. Wtrysk, żeby sprawdzić, nie musicie wyciągać z samochodu. Wystarczy, że zrobicie ten pomiar, czy taki test jakikolwiek na samochodzie. Tylko od razu powiem, no słuchajcie, ja mam wtyczkę tutaj przygotowaną z kablami, żebyście czasem nie wpadli na genialny pomysł, żeby obcinać tę wtyczkę, dlatego że gość na filmie miał wtyczkę z kablami, więc ja sobie też utnę i sobie zrobię pomiar. Takie głupoty nie róbcie, tylko wepnijcie się najnormalniej w życiu bezpośrednio wtrysk. No i dobra. Nasz wtrysk na sucho, ale działa. Czyli wiemy, że nasza cewka jest sprawna. Wiemy, że w elektromagnesie sprężynka czy zaworek jakiś, który się znajduje, żyje. I przechodzimy na przykład do wtrysku drugiego. No właśnie. I teraz muszę się wpiąć tutaj do niego. Tu będę miał co prawda troszeczkę ciężej. Ale jak mi się uda, to zaraz to zrobię. Muszę tylko zrobić tak, żeby nie zrobić żadnego zwarcia. O, mamy wpięte kabelki. Nie zwierają się, nie. No i teraz rzecz jest jaka. Patrzcie, włączam nasz generator. I co się dzieje? Słyszę tylko cykanie tu, wewnątrz mojego generatora, ale nasz wtryskiwacz niestety, słuchajcie, milczy. Dlaczego nasz wtrysk milczy? Dlatego, że cewka, która jest w nim zamontowana, najnormalniej w życiu ma zwarcie. To jest cewka, którą kiedyś robiłem sobie eksperyment właśnie. To, co Wam powiedziałem, nie zapinajcie cewki do 12 V, bo ją uszkodzicie. I najnormalniej w życiu to samo zrobiłem. Podtrzymałem tą cewkę dosłownie kilka sekund przy napięciu 12 V. No i najnormalniej w życiu ona zrobiła się gorąca bardzo, gdzie wewnątrz, między gdzieś tam zwojami w wewnętrznej strukturze, dostała zwarcie. No także widzicie, mamy dwa wtryski, mamy dwie cewki sprawdzone. Mimo to jeden z wtrysku działał nie będzie, mimo że cewka względem pomiaru nie ma ani zwarcia do masy. Jej rezystancja mniej więcej zgadza się teoretycznie względem tej, a mimo to okazuje się, że ona ma zwarcie wewnątrz struktury. Nie będę Wam tutaj tłumaczył, jak wygląda cewka elektromagnes, bo myślę, że to chyba w większości wiecie. W każdym bądź razie
Żebyście mogli wytestować i sprawdzić, to pamiętajcie rzeczy siaka. Potrzebny będzie Wam zawsze jakiekolwiek urządzenie do sprawdzenia wtrysku wysterowania cewki. Także myślę, że takim filmikiem wyprostowałem Wam po części sprawę, w jaki sposób można sprawdzić, wytestować cewkę wtrysku, dowolnego wtrysku, bo pamiętajcie, ja Wam pokazałem akurat wtryski 2 tego typu, bo takie mam w tym momencie pod ręką, ale może się okazać tak, że wtrysk macie dosłownie podobny jakikolwiek, czy to będzie, słuchajcie, czy to będzie Bosch, czy to będzie Siemens, czy to będzie VDO, czy to może być na przykład, przyjmijmy nawet i Biobongo, nie? To zasada działania jest taka sama. Nie ma jakichś cudów z kosmosu wziętych, że coś tam siedzi, chip jakiś i on puszcza nam informacje. Także słuchajcie, jeszcze raz słuchajcie, pamiętajcie, może to już po ostatni raz. Jeżeli filmik się komuś przydał, to liczę na tą łapeczkę w górę. Jak sobie subskrybujecie kanał, to coś tam nowego będziecie widzieli, jakieś tam informacje. Jeżeli ktoś twierdzi, że stracił czas niepotrzebnie oglądając taki filmik i nie wyciągnął z tego żadnych informacji, no to znaczy, żeby miał większą wiedzę od mojej. Chwała za to. Bo słuchajcie, ja też nie jestem fenomenem, geniuszem jakimś. Natomiast jak się filmik nie podoba, to słuchajcie, nie dawajcie tych łapek w dół, kurka wodna, bo... No bo wiadomo, o co chodzi. No człowiek się stara, żebyście byli wy zadowoleni. Staram się dzielić z wiedzą, żeby wam było jak najlepiej, najwygodniej. Generalnie, jak rozpisujecie się gdzieś tam po tych portalach, to no, jakieś tam konkretne rzeczy się czasem piszą. No to chociaż piszcie coś tam sensownego, nie? Nie z kosmosu wzięte informacje. Także póki co na razie. Dziękuję za oglądanie filmu. Za stracony czas. Zapraszam do komentarzy, jak coś macie, informacje, które potrzebujecie, bądź jakieś tam pytania, śmiało piszcie, będziemy się dzielili. Póki co, na razie, cześć, do zobaczenia w następnym filmie.